Jako pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy Zagłębia. Jednak z każdą kolejną minutą rosła przewaga zawodników z Kielc, którzy bez większych problemów pokonywali bramkarzy strzegących bramki lubińskiej drużyny. Zadowolenia z wyniku meczu nie krył trener Vive, który nie ukrywał, że cieszy go dyspozycja zawodników po powrocie z Mistrzostw Europy. Podchodzimy do każdego meczu z olbrzymim respektem i dlatego dla każdej drużyny dzisiaj również mieliśmy olbrzymi respekt i walczyliśmy od pierwszej sekundy do ostatniej sekundy meczu. Jerzy Szafraniec przyznał, że był to dla niego najwyżej przegrany mecz w historii. Niestety byliśmy, nawet trudno powiedzieć, że tłem dla naszych przeciwników. Jestem rozczarowany postawą moich graczy, a przede wszystkim po stronie ambicji i po stronie mentalnej, bo o umiejętnościach nie chciałbym się wypowiadać, bo to są oczywiście rzeczy płynne, ale ambicja i wola walki powinna być cechować zespół, który chciałby otrzymać, czy też zmierzył się z jednym z lepszych zespołów w Europie. Po 15 kolejkach PGNiG Superligi Mężczyzn zawodnicy MKS Zagłębia Lubin zajmują 9. miejsce w tabeli.